Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nasze rekolekcyjne adwentowe rozważania odnosimy do hasła Bóg, honor, ojczyzna. Jesteśmy wezwani do miłości wobec Boga, który nas stworzył, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem, poczuł się w Nazarecie, narodził się w Betlejem, On nas odkupił. Odnosimy się do wspólnoty, do której jesteśmy wezwani, bożoludzkiej, międzyludzkiej. Wspólnotą międzyludzką jest rodzina. Wspólnotą międzyludzką jest rodzina rodzin. Ojczyzna jest naród. Gdy Bóg zawarł stare przymierze, zwane przymierze mojżeszowym, zawarł je z narodem. Narodem wybranym, narodem izraelskim, wywodzącym się od Abrahama. I gdy ten naród wśród narodów pogańskich był wywyższony mocą przymierza, nie dlatego, że był większy czy potężniejszy od innych, dlatego, bo był kochany, bo był ogarnięty Bożą miłością, Bożym miłosierdziem. Wówczas inne narody mogły, nie jako całość, ale w osobie swoich przedstawicieli, włączyć się do wspólnoty przymierza. Natomiast dopiero prorocy zapowiadają nowe przymierze, które ogarnie już nie jeden wybrany naród, ale wszystkie narody, które zechcą przyjąć Chrystusa, wyznać wiarę Chrystusa nowonarodzonego, Chrystusa ukrzyżowanego, Chrystusa zmartwychwstałego. I wśród tych narodów, które włączyły się do wspólnoty Kościoła, jest nasz naród. Naród polski, który na mocą Chrztu Świętego i wyznania wiary należy do wielkiej wspólnoty nowego przymierza. I określamy odtąd naszą tożsamość w odniesieniu do rodziny i w odniesieniu do ojczyzny. Ojczyznę nazywamy również matką. Matką Polską. Matko Polsko, ciesz się, bo masz wspaniałe potomstwo. Gaudy Mater Polonia, prole fecunda nobili. Tak rozpoczyna się łaciński hymn na uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Tym potomstwem Matki Polski są święci. Każdy Polak może określić swoją tożsamość w odniesieniu do ojczyzny, do Matki Polski. Już te dwa określenia. Ojczyzna wskazuje na ojcostwo, Matka Polska wskazuje na macierzyństwo. Tak więc miłość do ojczyzny jest szczególną postacią spełnienia czwartego przykazania: czci ojca twego i matkę twoją. W ojczyźnie doświadczamy ojcostwa nie tylko w wymiarze rodziny naturalnej, której przyszliśmy na świat, ale w wymiarze pokoleń, w wymiarze historii, w wymiarze tradycji, w wymiarze kultury. Doświadczamy macierzyństwa, również sięgającego do początku, gdy nasza ojczyzna zaistniała i przez Chrzest Święty włączona była i jest do wspólnoty Kościoła. Czyli miłość do ojczyzny wynika z czwartego przykazania Dekalogu i tę miłość uobecniają święci, święci Polacy. Polacy, których Kościół wskazuje nam jako wzór. Jest polski patriotyzm połączony z polskim katolicyzmem.
z powszechnym katolicyzmem jest polski patriotyzm, który czerpie z tych duchowych mocy wiary, choćby brakowało mu osobistego wyznania wiary. Czyli poprzez kulturę doświadczamy tej miłości, którą ogarnia nas przeszłość pokoleń i którą kształtuje naszą tożsamość, historia Polski. To dziedzictwo, którym uczestniczymy, w którym wzrastamy, które poznajemy. Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński powiedział, że kocha Polskę bardziej niż własne serce. Mieliśmy przywódców politycznych, którzy ojczyznę kochali, i mieliśmy i mamy przywódców kościelnych, którzy Polskę kochali i kochają. I mamy polskich bohaterów i męczenników, którzy za ojczyznę gotowi byli oddać życie i je oddali. Dla ojczyzny cierpieli, dla ojczyzny pracowali, wreszcie dla ojczyzny przelali swoją krew. Pamiętam spotkania z młodymi ludźmi w czasie stanu wojennego i takie wyznania młodych patriotów, którzy mówili, że za Polskę i Solidarność gotów jestem oddać życie. I jeden z nich to młode życie za Polskę oddał, a niezliczeni Polacy oddali swoją krew, poświęcili swój trud i cierpienie dla obrony Polski, dla ratowania Polski, dla budowania Polski na wiele sposobów. Jest czyn wojenny, jest czyn powstańczy, jest czyn pracy, aby Polska rosła i żyła. Jest czyn świadectwa, patriotyzmu, miłości wobec ojczyzny i każdy z nas jest do tego wezwany, aby określić siebie wobec wspólnoty, wspólnoty rodzinnej i wspólnoty narodowej, a w szerszym sensie wspólnoty powszechnego katolickiego kościoła. Czyli grzechem przeciwko miłości, przeciwko wspólnocie jest postawa singla, który ani z rodziną nie czuje się związany, ani z ojczyzną, ani z własnym narodem. Kieruje się taką łacińską zasadą ibi patria, ubi bene. To znaczy, tam ojczyzna, gdzie mnie jest dobrze. Singiel szuka takiego miejsca na świecie, w którym byłoby jemu dobrze. A jeżeli przebywa we własnej ojczyźnie, to traktuje ją z dystansem, nie utożsamiając się z jej kulturą, z jej tradycją, z jej wiarą, nie poczuwając się do związku ze wspólnotą narodową i chętnie traktując patriotyzm jako coś bliskiego szowinizmowi, bliskiego ksenofobii, bliskiego nietolerancji czy nienawiści wręcz dla wobec obcych. Tymczasem jest pewna patologia odniesienia się do własnego narodu, posunięta aż do bałwochwalstwa, które miało miejsce w III Rzeszy Niemieckiej. Jest bałwochwalstwo władzy państwowej, bałwochwalstwo państwa, jest też pewna postać bałwochwalstwa narodu. Niemniej te patologiczne doświadczenia nie kwestionują samej istoty miłości wobec tych ludzi, których wokół siebie widzimy i spotykamy, i tych ludzi, którzy tworzą dziedzictwo pokoleń, i tych też, którzy po nas przyjdą, chociaż ich jeszcze nie ma, ale
przekazanie im, gdy się pojawią, i dobra materialnego, i dobra kulturowego jest obowiązkiem, tak jak rodzice przekazują dzieciom to, co dobre, w sensie duchowym i materialnym. Tak pokolenia dzisiaj żyjących Polaków są odpowiedzialne również za przyszłe pokolenia, także te, których jeszcze nie ma, czy te budzące się do życia, wzrastające pokolenia dzieci, młodzieży, czy też pokolenia, które pojawią się w ciągu dziejów. I kwestionowanie więzi między pokoleniami, odmowa poznania historii, czy jakieś poniżanie historii Polski, oskarżanie patriotyzmu o nacjonalizm, brak troski o przyszłe pokolenia, o życie i rozwój narodu są ciężkim grzechem przeciwko czwartemu przykazaniu, a także piątemu, nie zabijaj, siódmemu, nie kradnij, ósmemu, nie oszukuj, nie mu fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu, nie mu fałszywego świadectwa przeciwko własnej ojczyźnie, którą powinieneś kochać, nie okradaj własnej ojczyzny, a także przyszłych pokoleń. Obecne zadłużanie Polski jest swego rodzaju złodziejstwem wobec tych ludzi, których jeszcze nie ma, ale którzy przyjdą i będą musieli te długi spłacać. Oprócz tego gigantycznego złodziejstwa trwa niszczenie wspólnego dobra i materialnego, i kulturowego. Jest to ciężki grzech przeciwko własnej ojczyźnie. Ten grzech popełniają ci, którzy Polskę okradają, którzy Polskę szkalują, którzy na temat polskiej historii kłamią, ale ten grzech popełniają też ci, którzy są obojętni wobec zachowania choćby dzisiejszych czołowych polityków w III RP, w państwie polskim, w obecnym kształcie, i sądzą, że nie należy mieszać się do polityki, nie jest to sprawa Polaków oceniać taką czy inną władzę w kategoriach moralnych. Tymczasem obowiązkiem każdego człowieka, czy to zaangażowanego w życie polityczne, czy to wspierającego osoby, które w tym życiu politycznym biorą udział, oceniać politykę w kategoriach moralnych. Jest polityka państwowa i narodowa rozumiana jako troska o wspólne dobro i troska o ludzi, także tych, którzy będą, o przyszłe pokolenia, ale jest też polityka rozumiana jako zagarnięcie władzy po to, by ją trzymać i jej nie oddać dla jakichś osobistych korzyści. Jeżeli premier gotów jest służyć obcym interesom i świadomie szkodzić własnemu państwu, dlatego że liczy na jakąś posadę na Zachodzie, jeżeli będzie musiał z Polski uciekać, dają tym samym przykład zupełnego braku miłości wobec własnej ojczyzny, a ci, którzy w sposób obojętny czy bezmyślny ludzi tego pokroju popierają, również grzeszą współuczestnictwem w tym złu, które Polsce szkodzi. Są świadomi szkodnicy naszego państwa, naszej ojczyzny, i są ci, którzy w sposób bierny, może nawet nieświadomy, ale obojętny, bezmyślny, takie szkodnictwo tolerują i nie chcą szkodników oceniać w kategoriach moralnych, posługując się tym hasłem: nie należy mieszać się do polityki, jeżeli nie czujemy się odpowiedzialni za politykę, wtedy inni ją kształtują w oparciu o własny interes. Tak się dzieje dzisiaj w Polsce, czyli
obowiązkiem jest w polityce uczestniczyć i politykę oceniać, a szczególnym obowiązkiem duchownych w Kościele jest wypowiadać sądy, nie tylko odnoszące się do osobistych postaw, ale również do postaw społecznych Polaków. Gdy ksiądz Piotr Skarga był na początku XVII stulecia oskarżany o to, iż miesza się do polityki w swoich kazaniach sejmowych, odpowiadał, rzecze, kto ksiądz się wdawa w politykę, wdawa i wdawać się winien nie w rządy jej, ale w zatrzymanie, aby jej grzechy nie gubiły i dusze ludzkie w niej nie ginęły. Grzechy gubią dzisiejszą polską, może nie tyle polską, raczej antypolską politykę i wiele dusz ludzkich w tej polityce ginie. Nie można być wobec tego obojętny, zwłaszcza gdy chodzi o edukację i kształtowanie nowych pokoleń, sposobu myślenia młodych ludzi, którzy wchodzą w jakąś rzeczywistość społeczną, niekiedy mentalnie, moralnie od niej się odwracając, myśląc tylko o sobie, o tym, żeby sobie jaki taki byt zapewnić, a że nie da się tego uczynić z kraju w Polsce, to wyjechać za granicę, gdziekolwiek, tam, gdzie będzie lepiej. Ibi patria, ubi bene. Tymczasem odpowiedzialność za ojczyznę każe nam Polskę kochać, także wtedy, gdy doświadczamy w Polsce krzywd, gdy w Polsce źle się dzieje. Kochające dziecko, gdy dorośnie, nie porzuca swojego ojca i swojej matki, dlatego, że matka choruje, dlatego, że ojciec słabnie, że ojciec już nie zarabia pieniędzy i nie może wspomóc młodego człowieka wchodzącego w świat dorosły, gdy nasza ojczyzna słabnie, gdy Matka Polska choruje, tym bardziej trzeba Polskę kochać, jej bronić, ją leczyć, o jej byt i o jej przyszłość czuć, troszczyć się w duchu odpowiedzialności. Gdy jedni Polskę zdradzają, opuszczają, wysługując się obcym, świadomie Polsce szkodzą, inni wierni ojczyźnie w duchu hasła Bóg, honor, ojczyzna chcą Polsce służyć. Jest taka duża kategoria ludzi jakby pośrodku, niezdecydowanych, chwiejnych, gotowych to w jedną, to w drugą stronę się przechylić. Oby te ruchy patriotyczne, których jesteśmy świadkami dzisiaj w Polsce, manifestacje, nowe wspólnoty, które się tworzą, budzące się zainteresowanie polską historią, ruch intelektualny, moralny, obejmujący kręgi młodzieży, dobrze rokował, gdy chodzi o naszą przyszłość w duchu słów naszego narodowego hymnu Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, kiedy żyją polscy patrioci, kiedy żyją ludzie odpowiedzialni za naród i za państwo. Swoją miłość wobec Polski, nie tylko poszczególnych Polaków, ale wobec Polski, wobec naszego narodu, naszej ojczyzny, wypowiada Jezus Chrystus w dzienniczku świętej Faustyny Kowalskiej. Znajdujemy słowa Pana Jezusa. Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie mojej woli, wywyższa ją potędze świętości, z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na moje powtórne przyjście. Te słowa świadczą o miłości Jezusa do ojczyzny, ale są one również zobowiązaniem, aby być posłuszny woli
Jezusa nie tylko w trosce o Polskę, ale w duchu odpowiedzialności za inne narody, inne państwa, skoro z Polski może, czy też ma wyjść iskra, która przygotuje świat, Europę, może nawet cały świat, na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa u kresu czasów. Czyli polskość jest zadaniem. Zadaniem i wezwaniem, aby kochać Polskę, ale również, aby być otwarty na los innych narodów, zwłaszcza sąsiednich. W duchu Ordo Caritatis jest taki porządek miłowania. Zakochaj swoją ojczyznę, ale również ogarnij miłością tych bliskich naszej ojczyźnie, czy zwłaszcza tych, którzy współtworzyli Polskę jako pierwszą Rzeczpospolitą. Nasi dzisiaj sąsiedzi przecież włączeni byli polski organizm państwowy przez wiele stuleci i gdy czujemy się odpowiedzialni, powinniśmy czuć się odpowiedzialni za los Polaków na świecie, na wschodzie, ale na zachodzie, wszędzie, gdziekolwiek oni są. Również możemy czuć się odpowiedzialni za los narodów, które uczestniczyły w Rzeczpospolitej. Mówi się obojga narodów, trojga narodów, nawet czworga narodów, wielu narodów, które w polskiej kulturze, tradycji, wolności odnajdywały miejsce i sposób osobistego rozwoju i odnajdywały polskość łączącą różne kultury, różne tradycje, gdy polska kultura promieniowała, gdy ona okazywała się atrakcyjna, przyciągająca dla innych, którzy mogli wywodzić się z innych narodów, a jednak wybierali polskość. Są i byli Polacy, których rodziny mają tradycje niepolskie. Niemniej identyfikują się z Polską i z polskością do tego stopnia, że jak to zdarzało się w czasach okupacji, wobec propozycji nawiązania do rodzinnej przeszłości i zdrady wobec Polski odpowiadali: jestem Polakiem, i płacili za to ofiarą życia. Pamiętam taki przykład z literatury. Pewien Polak miał nazwisko Göring i przez skojarzenie tego nazwiska z nazwiskiem marszałka III Rzeszy mógł był uniknąć rozstrzelania. Niemcy dali mu propozycję: podpisz Volksliste, a ocalejesz. On tego nie uczynił. Takich i wielu innych Polaków, chociaż ich rodziny mogły wywodzić się z narodów sąsiednich. Dlatego polskość w dziejach okazywała się przyciągająca i promieniująca. Przyciągająca dla tych, którzy wybierali polskość, i promieniująca wobec tych, dla których Polska mogła być wzorem. Wzorem takiego ładu społecznego, który unikał dyktatury, absolutyzmu, wewnętrznych wojen, prześladowań, krzywdy na wielką skalę. Chociaż więc są grzechy Polaków, są polskie błędy w dziedzinie polityki, w dziedzinie rozwiązań społecznych, to jednak trzeba widzieć proporcje między dobrem, które w Polsce się spełniało i spełnia, a błędami i złem. I jeżeli przypominać zło i polskie grzechy,
i polskie zbrodnie, to widzieć je w kontekście polskiej wierności, polskiej miłości, polskiego bohaterstwa, polskiej kultury. Dzisiaj polskość jest poniżana w sposób kłamliwy, przypisuje się Polakom, Polsce, polskości wszelkie możliwe grzechy i zbrodnie. Można w tym widzieć pewien plan poprzez poniżanie Polski, tworzenie pewnego klimatu niechęci, braku przyjaźni, wrogości wobec Polski i powszechnej europejskiej czy światowej zgody na to, żeby ta antysemicka czy faszystowska wręcz nietolerancyjna, ksenofobiczna Polska była rządzona przez takich ludzi, którzy będą umieli Polaków poskromić w ich nacjonalistycznych dążeniach, nie tylko oskarżając ich, ale i odpowiednio traktując jako ludzi gorszej kategorii w porównaniu z różnymi światowymi narodami europejskimi, które zasługują na szacunek. Chodzi o to, aby Polaków przedstawić jako ludzi niezasługujących na szacunek i żeby sami Polacy uwierzyli w to, że nie zasługują na szacunek i wstydzili się swojej polskości. Jeżeli znajdą się za granicą, czym prędzej przyjmowali zwyczaje obcych narodów i jakby snobowali się nawet na nie polskość, tylko europejskość, niemieckość czy jakiekolwiek odniesienie do obcych tradycji, obcych kultur, które pozwoli roztopić się w tym europejskim tyglu, który projektuje takie super państwo, w którym narody roztopiły się wreszcie w takiej wspólnocie nieokreślającej się poprzez kategorie narodu, dziedzictwa, kultury. I to powołanie, jakie daje nam Bóg w wymiarze narodowym, oznacza, iż Bóg, kochając nasz naród, kochając Polskę, oczekuje, iż spełnimy Jego wolę, iż poddamy się Jego władzy. Ponieważ władza Boga obecna jest w Jezusie Chrystusie, który chce być królem Polski, to znaczy chce być uznany za króla Polski, ta władza, nie pomniejszając władzy ludzi sprawujących różne państwowe czy społeczne urzędy, ukazane jest nam jako źródło władzy. Wszelka władza pochodzi od Boga, to znaczy Bóg jest źródłem wszelkiej władzy. Jeżeli władzę państwową odnosimy do źródła, którym jest Bóg, którym jest władza Jezusa, króla narodów, Jezusa, który chce być królem Polski, wówczas ludzka, polityczna, społeczna władza uzyskuje prawomocność, prawowitość. Jest ona sprawiedliwa, jeżeli podporządkowana jest Bożemu prawu, poddana jest prawu naturalnemu, poddana jest obiektywnemu dobru. Natomiast jeżeli władza ludzka stawia siebie na miejscu władzy Boga, jeżeli ludzie w ten czy inny sposób mówią Panu Jezusowi, nie chcemy, żebyś nad nami królował, nie chcemy Twojego społecznego panowania, wówczas prawo stanowione okazuje się w praktyce ważniejsze od prawa naturalnego. Ten pozytywizm prawny sprawia, że jakakolwiek ustawa wymyślona przez ludzi, choćby niezgodna
z dekalogiem, z prawem naturalnym, ona obowiązuje, a nie sprawiedliwość dana nam z wysoka. I widzimy tutaj wielką inżynierię społeczną w Europie, w naszej ojczyźnie i na świecie, która stawiając prawa wymyślone przez ludzi, uchwalone w ten czy inny sposób, miejsce prawa naturalnego, stopniowo niweczy ludzkie wspólnoty. Ludzkie wspólnoty mają być oparte na prawie, na prawdzie. Jeżeli prawda się usuwa, jeżeli prawo się podważa, jeżeli wola ludzka staje na miejscu woli Bożej, to wtedy wspólnota małżeńska, wspólnota rodzinna, wspólnoty społeczne, wspólnota narodowa stopniowo tracą oparcie. Poddane są sile niszczenia, sile rozkładu, sile destrukcji i wyraźnie taki jest projekt w tej chwili, także w dziedzinie ustaw przeciwko dyskryminacji, przeciwko mowie nienawiści, przeciwko wszelkim formom obrony praw obiektywnych. Te ustawy sprowadzają człowieka do roli takiej samotnej jednostki, która określa się wobec innych nie na zasadzie wspólnoty, ale na zasadzie wspólnictwa. Jeżeli wspólnictwo godziwe, służące do dobrych celów, jest ono zawsze ograniczone, odniesione do celu. Jeżeli cel jest spełniony, wspólnictwo może się skończyć. Jeżeli celu nie da się spełnić, też wspólnictwo traci rację bytu. Oprócz tego dobrego, godziwego wspólnictwa istnieje przecież wspólnictwo przestępcze. Gdy przyglądamy się postępowaniu dzisiejszych władz III RP, widzimy, iż uczestniczą one we wspólnictwie przestępczym, przekraczającym zresztą nasze granice. Z tego czerpią dla siebie korzyści, a zarazem wyrządzają niezmierne krzywdy Polsce i pociągają za sobą Polskę ku ruinie, ku przepaści. Wspólnictwo nie może być alternatywą wobec wspólnoty. Wspólnota ma pierwszeństwo wobec wspólnictwa i wspólnota, uczestnicy wspólnoty mają prawo oceniać wspólnictwo, czy jest ono godziwe i warte zaaprobowania w życiu społecznym i politycznym, czy też jest ono niegodziwe i ludzie, którzy podejmują się wspólnictwa przestępczego, mogą i powinni być osądzeni. Osądzeni, ukarani. Jeżeli to nie następuje, no to Bóg ich skaże, to z pewnością, ale zanim to nastąpi, mogą wyrządzić i wyrządzają Polsce wielu szkód. Wobec tego nie możemy być obojętni. Czyli nasze refleksje adwentowe, rekolekcyjne związane z przyjściem Chrystusa Nowonarodzonego Betlejem zmierzają ku poddaniu się władzy Chrystusa, tak jak to uczynili mędrcy zwani królami, trzema królami ze wschodu, którzy sprawowali swoją władzę, ale gotowi byli ukorzyć się przed Bożym Dzieciątkiem, uznając w nim króla. Oby tak postąpili dzisiejsi władcy, mniejsi czy więksi. Oddali hołd Jezusowi Chrystusowi, uznali Jego społeczne panowanie, uznali Jego władzę. Nie tylko w wymiarze eschatologii, gdy u kresu czasów Chrystus przyjdzie sądzić żywych i umarłych, nikt się nie sprzeciwi Jego władzy, czy chce, czy nie chce. Wszelkie kolano ugnie się przed Chrystusem Królem istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Natomiast w obecnym czasie miłosierdzia władza Chrystusa może być uznana, może być odrzucona i Pan Jezus godzi się z tym wołaniem: nie chcemy, żebyś
królową. Jeżeli przeważy w Polsce wołanie Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie Polska będzie ocalona, zgodnie ze słowami Pana Jezusa wypowiedzianymi do sługi Bożej Rozalicy Lakuny. Natomiast jeżeli przeważy w Polsce wołanie Nie chcemy, żeby Chrystus królował, Polska zginie. Ci, którzy Polskę kochają, chcą, żeby Polska żyła, ponieważ siły polityczne wewnętrzne nie wystarczą, aby zapewnić Polsce życie. Odwołujemy się do wszechmocy i miłości Jezusa Króla, Króla Narodów, oby Króla Polski. I odwołujemy się do wszechmocy błagającej, stawiennictwa pełnego miłości, Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polskiej Korony. Tak nam dopomóż Bóg. Oh, Steve.